Ej, mam pytanko, czy uciekaliście kiedykolwiek przed szaloną catgirl VTuberką? Ja też nie. Niestety. No cóż, moi drodzy, ale dzisiaj mamy okazję to naprawić. Proszę bardzo, Rubis Witten Party. Zaraz zobaczymy, o co chodzi i jak długo będziemy musieli uciekać i czy nasza catgirl zamierza nas, nie wiem, zamknąć w piwnicy czy coś. Znaczy, nie żeby mi to sprawiało jakiś dyskomfort czy coś, ale wiecie. Okej, okay. Press E to earn your party ticket. You can gamble. Okej. Musimy wylosować bilet? Dobrze rozumiem? Mają nam 3 bilety wypaść chyba, prawda? Dziwny wstęp do gry, ale dobra. Proszę bardzo, pyk. Za którymś razem nam powinno się pojawić. Come on, gro. Nie każ mi czekać. Gro. Czy ja tutaj też mogę klikać? Też mogę klikać. Okej, okay, uwaga. Pyk. Bilet. Come on. Mamy bilet, moi drodzy. Nie trzeba było długo pracować. Proszę bardzo. Klikamy. Okej. Gdzie my jesteśmy? Mamy jakiś domek, słuchajcie. Ja tam na razie nie wchodzę, muszę się rozejrzeć. Co tu się właściwie dzieje? Tam jest jakieś podwórko. O! Czy wy to widzicie? Coś tu się... Jakiś taki dziwny shader jest, tak się... O! No nieźle, słuchajcie, przestraszyłem się shadera. Dzień dobry. To jest chyba nasza impreza, na którą mieliśmy wejść. W takim razie puk. Okej. Wszystko jasne. O, cześć! Witaj w moim domu. Cieszę się, że mogłeś dołączyć do naszej urodzinowej imprezy. Czekaliśmy na ciebie. Myśleliśmy, że mógłbyś zrobić dobry dodatek do naszej rodziny. Czyli jednak chcecie mnie zamknąć w piwnicy. Okej. Czy spotkałeś już ich? Są przy stole. Może podejdź i przywitaj się z nimi. Kochają, jak się je drapie. Czemu ta gra ma tak zaawansowaną fizykę? Ja nie chcę być rozkojarzany. Przepraszam bardzo, nie chcę być rozkojarzany, chcę być przestraszany. Proszę bardzo. Drapu. Coś komuś upadło. Drapu. Wszyscy. Podrapani. Co dalej? Co? Jeszcze? Może to krzesło nie jest dla nas. Myślałem, że to jest krzesło dla nas. Może to jest krzesło dla kogoś innego. Może gdzieś tutaj jest jeszcze jeden. Poczekajcie. Możemy otworzyć? Nie. Może możemy tu otworzyć? Nie. Chyba musimy pójść na górę, słuchajcie. Pyk. Zamknięte. Help us? Przepraszam, kto mówi? To ty mówisz? To ty jesteś tym ostatnim, którego zabrakło, prawda? Klik! To już? To był straszny moment, moi drodzy. To był straszny moment w tej grze. Teraz wracamy i podziwiamy... Nie, dobra, spokojnie. Chyba już wszystko ogarnęliśmy, prawda? Czy nie są cudowne? Myślę, że czas rozpocząć imprezę. Czuję się głodna. Może zacznijmy od obiadu? Czy zostałem zjedzony? Przepraszam, że musisz mnie spotykać w ten sposób, ale... Biedna Whiska nie jadła nic od jakiegoś czasu.
Łiska lubi bawić się ze swoim jedzeniem i często gra z nami w gry, a przynajmniej robiła to kiedyś. Łiska jedyne co chce to przekąskę. Znajdź Vitens, czyli te kotki z imprezy, sprowadź je z powrotem do stołu i wtedy ona cię nie zje. Powodzenia. Okej. Nie ruszaj się na czerwonym, ruszaj się tylko na zielonym. Mamy jakiś kluczyk. A z tym temu kotkowi chyba nie pomożemy. Co my tu mamy? Dzień dobry. Sprint with shift. Okej. Nie. O! Dzień dobry. Chciałem cię podnieść i zwrócić do stołu. Halo. O. Gdzie ona jest? Mam się nie ruszać. Nie ruszam się. Gdzie ona jest? Okej. To było bardzo dziwne. Wyglądało jakby była ta łiska i chciała nas złapać, ale ja jej tu nigdzie nie widziałem. Tu nic nie ma. O! Tu jesteś! Dzień dobry. Nie dołączam do was. Na czerwonym się nie mogę ruszać. No, spróbuj przez... O, taka cwana jesteś. Potrafisz przez stół przechodzić? Okej. Czy w garażu mamy jakiegoś ziomeczka? Ziombelka? Nie mamy, musimy iść na górę. Trochę mnie to przeraża, powiem wam. O! Ojoj. Schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Wszystko w porządku. Żyjemy. Tu mamy klucz. Na tarasie nikogo nie ma. No come on! O, tu jesteś. O. Tak myślałem, że za pierwszym razem nam się nie uda. To my sobie wyjdźmy. Gdzie był ten poprzedni? Gdzieś tu w kuchni. Tym razem jest czarny. Odłóżmy cię na miejsce, poczekajmy, gdzie ona jest. Ona się gdzieś tu zaraz powinna pojawić, prawda? Bo co złapanie kolejnego chyba się pojawia. O, tutaj jesteś! Wow, to było zbyt blisko. To było zdecydowanie zbyt blisko. Okej. Idziemy dalej. Tu nic nie ma. W garażu. Nic nie widzę. W pomieszczonku. Tutaj. Jest kluczyk. Oj, już tak blisko się do mnie wzięła. No, hej. Ja się z tobą nie bawię. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi. To będzie trudniejsze niż myślałem. Wiecie co? Może ja pójdę od razu na górę. Taka moja propozycja. Ogarnijmy górę na początku, bo góra jest najtrudniejsza z tego, co mi się wydaje. Ten nam się tutaj przyda. Gdzie jest? Tu jest. No! Przecież się nie ruszyłem! Mamy trzy z... Po co nacisnąłem ten guzik? Nacisnąłem przed chwilą guzik. Mamy cztery. No! Bardzo problematyczne! O, tu jesteś! Dobra, żyjemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa. Fuck, czemu naciskam klawisz? Moi drodzy, wy tego nie widzicie, ale to jest moja 11 albo 12 próba. Mam już dość. Żałuję, że tą grę uruchomiłem. Żałuję, że w nią gramy. Na szczęście mamy chyba jakieś dosyć fajne RNG teraz, bo dostaliśmy dwa od razu na parterze. Pokaż się, no wiedziałem, że się pokażesz.
Oj, tu jest, mamy trzy na parterze. Dobra, jeśli ja tego nie ugram, ona się jeszcze zbugowała w miejscu. Jeśli ja tego nie ugram, słuchajcie, to nie wiem, usuwam kanał. Albo może nie, nie obiecuję. Nie obiecuję, bo nie chcę usuwać mojego kanału, a to... a nie ufam samemu sobie, że uda mi się to ugrać, więc może tak dla bezpieczeństwa jednak stwierdźmy coś prostszego. Tu jest klucz. Dzień dobry. Nie. Takie ładne RNG mieliśmy. Jak na szczęście nie powiedziałem, że usunę kanał, prawda? Nie muszę. Proszę mi nie wypominać tego. Nigdy w życiu. Jest dobrze, moi drodzy. To teraz tak profilaktycznie. O, dzień doberek. Nie chciałem cię tu widzieć. Dobra, tu w pomieszczonku mamy kluczyk do zielonego i czerwoną. To ja idę. Dobra, słuchajcie, nie jest źle. Tym razem mam trzy. I zostało mi chyba tylko jedno pomieszczenie do sprawdzenia. Więc cała reszta musi siedzieć w tym jednym pomieszczeniu. Dzień dobry, ciebie nie chciałem w kibelku. Ciebie zdecydowanie nie chciałem tutaj widzieć. Czy ja sobie mogę po prostu przejść naokoło? Chwila! Ty tutaj? Okej, tego się nie spodziewałem. Nie sprawdzałem tego, bo myślałem, że tutaj się po prostu nie spawnują. A znaczy, że się spawnują. Znaczy, że brakuje nam jeszcze dwóch, czyli w łazience muszą być te dwa. Więc ja sobie tak... O! Co ty tu? Proszę mi tu nie podchodzić. Bardzo dobrze. Zanim zdążysz do mnie dojść, trochę minie. Dobra, i teraz szybko do toalety. Mamy tutaj zieloniaka. I tu jest jeszcze fioletowy. Dobra, czyli mamy wszystko, moi drodzy. Nie mogę się dać teraz zabić. Nie dam się zabić i mamy to. Nie dam się zabić i mamy to. Nawet nie widzę, czy ona schodzi, czy nie. Dobra. Fioletowy był tutaj, prawda? O, tak. Jest. Co teraz? Co powinienem zrobić? Powinienem wyjść. Tu jest wyjście, moi drodzy, z tego. Okej. Czarne serduszko zamknięte. Oj. Tu coś się... Pamiętacie, jak mówiłem, że taka cat girl to by mnie mogła w piwnicy zamknąć? Wycofuję te słowa, nie powiedziałem ani słowa. Nie powiedziałem nigdy czegoś tak obrzydliwego. Nie chcę być w tej piwnicy. Nie, to nie jest miejsce do życia. To nie jest odpowiednie miejsce. Mam kluczyk, wchodzimy. To tyle? Auf Wiedersehen! Widzenia! Tu jest, zobaczcie, jeszcze jakiś cmentarz. I co dalej? I to wszystko, moi drodzy. To jest cała gra. Trochę krótka, ale powiem wam, że no nie liczyłem, ile razy zginąłem, ale zginąłem naprawdę, naprawdę sporo razy. Chcę tylko zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jedyną, na sam koniec. Podobno jest tu jakiś endless mode, prawda? Ja bym chciał na to zerknąć. You can gamble here after you beat normal difficulty. This is hardcore difficulty, okej. Czyli tutaj szukamy hardkorowych. Mamy bilecik na hardcore mode. Ja chcę tylko zobaczyć, ja nie będę w to grał, okej? Ja nie będę tego przechodził, bo to jest hardcore, więc... Ja bym chciał tylko... zerknąć... Czym on się różni? Czy on tutaj będzie nas goniła cały czas? Okej. Hardcore mode. Czym się różni hardcore mode od zwykłego trybu?
Dobra. Wygląda całkiem... normalnie? Okej. Ona jest po prostu szybsza, rozumiem, tak? Jest szybsza. I to tyle. Ja się muszę przyjrzeć, poczekajcie. Weźmy sobie jeden. Jep, jest szybsza. Jest szybsza. Co ja? Mi wystarczy 20 razy, gdy próbowałem przejść zwykły tryb. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej gierce. Czy w ogóle kojarzycie tą VTuberkę, bo to jest jakaś VTuberka. Chyba popularna, skoro ma własną grę. Tak czy inaczej, to tyle. Widzimy się w kolejnym. Cześć!